Witam w imieniu Jezusa i tych, co oglądają przez internet także. Życzę Wam, aby Słowo Boże przemieniło Wasze serca. Życzę Wam, abyście spotkali tego, który został za Was ukrzyżowany, tego, który oddał swoje życie z miłości, a który żyje dzisiaj i każdy może z nim się spotkać. Tą osobą jest Jezus Chrystus, który przyszedł, aby nas odkupić, aby nas wyratować. Zbawienie to jest wyratowanie nas od różnych rzeczy duchowych, od różnych rzeczy, których ludzie dają się uwikłać, dlatego że nie znają dróg Pana, nie znają słowa Pana, nie znają Bożych zasad, nie znają Bożych dróg. Dlatego dają się uwikłać w rzeczy, i potem myślą, że to jest ok, ale tak naprawdę w świecie czystości Bożej, w świecie rzeczywistości Bożej są rzeczy, które nam się wydają, że są ok, ale one ok nie są. I teraz kaznodzieja mówi, że Salomon mówi, że wiele dróg dla człowieka wyda się drogami prostymi, drogami dobrymi, ale w końcu te drogi prowadzą na zatracenie. Jest powiedziane na innym miejscu, że one prowadzą do otchłani, do krainy umarłych. Dla nas się wydają one, że one są ok, że ja mogę tą drogą iść, że ja mogę tak się zachowywać, tak postępować, mogę budować swoje życie na jakichś tam zasadach, na jakichś takich wartościach, które gdzieś tam w świecie są, ale wiecie, w końcu ta droga fajnie wygląda, nie? Ale jaki jest koniec tej drogi? I też apostoł Paweł mówi, że biec w wierze, biec w wyścigu wiary, to jest tak, że prawdę mówiąc, nieważne jak startujesz, ale ważne jak kończysz swój bieg. Tak samo Jezus mówił przy powieści o dwóch synach, że powiedział do jednego syna, idź i pracuj w winnicy. I to był jakiś religijny syn, starszy syn, który był taki bardziej religijny. On powiedział tak, ojcze, ale nie poszedł. Bo religia i duch, który stoi za religią, nie pozwolił mu pracować w duchu Boga. Wolności, nie był wolny, dlatego że religia zniewalała go. I teraz młodszy syn powiedział do swego ojca, że nie pójdzie, ale zastanowił się i poszedł. I Jezus mówi, który z nich wykonał wolę Bożą. I wiecie, ja chciałem mówić na temat, żeby na temat Królestwa Bożego i szczególnie chciałem mówić na to, jak przyjść blisko Króla, którym jest oczywiście Jezus Chrystus. I wiecie, jest wiele rzeczy w Piśmie Świętym, które pokazuje nam, w jaki sposób możemy spotykać się z Bogiem i jak po prostu dochodzimy do tego miejsca, że Bóg po prostu daje nam się poznać albo przychodzi do nas. Bo to nie jest tak, że ktoś mówi, ja przyjąłem Jezusa, Jezus przyszedł do mnie. To nie jest tak, że król... Wiecie, ja wam chcę pokazać znowu na temat, jak to dzieje się w królestwie. I teraz, jeżeli chcesz stanąć przed królem, to w dwóch miejscach, dwie są rzeczy, przez które możesz tam się zjawić. Jedna rzecz to jest to, żeby król wydał na ciebie wyrok za twoje złe postępowanie, a druga rzecz to jest to, żeby król cię pochwalił za twoje postępowanie. Inaczej, dopóki do tego miejsca nie dochodzisz, jesteś tak jakby królowi obcy. Król po prostu cię nie zna. I teraz widzicie, są pewne kroki do podjęcia, aby pojąć, dlaczego wierzący ludzie nie stoją przed Jezusem, który jest królem i faktycznie nie mają z nim relacji. Do czasu, aż oni dojrzeją, dorosną i będą spotykać się twarzą w twarz z Panem. Bo wiecie, wielu mówi tak, znam Jezusa, znam Ojca, znam z Ducha i tak dalej, ale oni są obłońcami, bo oni Go nie znają. Bo wiecie, znać kogoś to, że ja z tą osobą się spotykam, ja z nią rozmawiam, ja z nią przebywam. To jest, żeby kogoś znać.
Ja nie mówię teraz, nie chcę powiedzieć to, że ja znam Jezusa, także z Nim rozmawiam i spotykam się i tak dalej. Ale chcę powiedzieć, słuchajcie, że wzrost w Bożym Królestwie, w Królestwie Jezusa polega na tym, że ja osiągam pewne postępy i ja dochodzę i donoszą mnie przed Króla. Na tym to polega. Jeżeli ja jestem przez Króla przyjęty i narodziłem się w rodzinie królewskiej, to Król mnie zaakceptował jako swojego syna, dał mi swego ducha, tak jak mówi Pismo Święte, i ja jestem nowonarodzonym synem Boga, który jest w duchu razem z Królem. Czyli mam tego samego ducha, co Król. Ale wiecie, w Królestwie są takie zasady, że Król i Jego synowie nie są bez uczenia się i bez roboty. Wiecie, wszyscy królewicze, którzy rodzą się u Króla, oni są uczeni manier od malutkiego. Oni są uczeni jak wojować, oni są uczeni mądrości, przeróżnej mądrości, słuchajcie. Oni są tego uczeni. Królewicz jest najbardziej uczonym chłopakiem, czy aż do dorośli do męskości, bardziej uczony jest niż inni, słuchajcie. Dlatego młodzi królowie, którzy zajmują tron, oni najczęściej są mądrymi ludźmi. Szczególnie ci, którzy z Duchem Świętym mają relacje. Dlatego też Bóg, kiedy nas wybiera na swoich synów, na swoich królewiczy, albo tak jak Pismo Święte mówi, uczynił nas królami i kapłanami, abyśmy byli ustawieni po miastach na tej ziemi, panowani nad tymi miastami. I teraz może wyglądasz tak, jak ja wyglądam, masz 1,65 m czy 70 m. Bo może trochę urosłem. Od czasu, kiedy mierzyli mnie. Słuchajcie, i w świecie duchowym nie wyglądasz tak samo. W świecie duchowym twój wzrost jest kilkumetrowy. Dlatego, że jesteś królem, którego Bóg postawił ze Syna Bożym. Nie wyglądasz tak, jak wyglądasz tutaj w świecie ducha. I teraz wiecie, zasada, jak przyjść przed Króla. Słuchajcie, przed Króla się staje na sąd, jeżeli ktoś coś przeskrobie, ktoś robi jakiś zamęt, jakiś bunt, jakieś rozboje i tak dalej, to ta osoba jest prowadzona przez Króla. Dlatego, że Król jest sędzią. Wiecie, że tak było z Jezusem. Też poprowadzili Go przed Króla. Czy to był zwierzchnik kapłanów, który działa Król, czy to był Król Herod, Jezus staje przed Królem. I też druga rzecz jest taka, że możesz być przyprowadzony przez Króla z powodu tego, że ty czynisz dobre rzeczy i do Króla dociera to, że ty to czynisz. Donoszą po kolei, słuchajcie, tak jak jest hierarchia u Króla, jest Król, są jego pierwsi doradcy, potem są rycerze, potem są jacyś ministrowie i tak dalej, i tak dalej. Jak to jest w królestwie, nie wiem dokładnie, ale gdzieś ta osoba, która zaczyna dobrze czynić i wypełniać wolę Króla, gdzieś tam od jednego do drugiego, tak przez wierzchników, dochodzi to do Króla. I wiecie, co Król mówi? Ta osoba, co tak czyni, teraz przejdzie do tego miejsca. I ta osoba dalej już jest zwykłego człowieka, już podniesiona jest do rangi. Jest w wyższej randze i Król daje jej stopień, dlatego że ona, po prostu czyniąc te rzeczy, które Król chce i które podobały się Królowi, ta osoba staje w wyższej randze. I dalej, kiedy ona dalej dobrze czyni i działa zgodnie z królewskimi zasadami, zgodnie z tym, co Król chce, dalej Król ją podnosi i ona idzie jeszcze wyżej w randze. I wiecie, kiedy ona cały czas czyni dobrze i cały czas wypełnia wolę Króla, po prostu ta osoba jest po prostu, znachodzi szacunek, znachodzi po prostu przychylność od Króla. I w pewnym momencie Król tą osobę zaprasza do siebie. On mówi, chodź, zasiądź ze mną do stołu, bo widzę, że ty po prostu wypełniasz moją wolę. Ja kocham to, co czynisz. Dlatego, że ja nie mogę tego uczynić, będąc królem, bo wiecie, w królestwie król nie może wszystkiego uczynić. Król potrzebuje mieć innych, którzy będą mieli jego serce
Będą jego mieli zdolności i on i oni objawią serce króla do innych ludzi. Dlatego król chętnie nagradza tych, którzy po prostu tak będą czynić. Którzy okażą serce, którzy okażą miłość, którą król by sam okazał. I dlatego jest wiele wersetów, słuchajcie, bardzo wiele wersetów na temat tego, jak ktoś jest przyjacielem króla. Jak może zdobyć przyjaźń króla? Jednym na przykład zdobycia przyjaźni króla to jest to, że przynosisz królowi dar. Ale ty przynosisz królowi dar, a zasada jest taka, że kiedy ty przynosisz królowi swojemu dar, hojny dar, dlatego Bóg mówił, ja jestem królem i niech nikt nie przychodzi przed moje oblicze bez daru. Wiecie, my dzisiaj przychodzimy do kościoła, nie mamy świadomości, że przychodzimy przed króla, a Bóg wyraźnie powiedział, Bóg jest królem, nie przychodź do mego domu przed moje oblicze bez żadnego daru. Wiecie dlaczego? To jest zasada, jeżeli ktoś nie przynosi daru królowi, on po prostu go lekceważy. Tylko jeszcze jest inna zasada o króla, że jak ty przynosisz dar swojego serca dla króla, to król obdarowuje cię w tym samym momencie kilka razy więcej. Ty przyniosłeś dar dla króla, a król dołożył do tego i dał ci 7-krotnie na przykład więcej. Ty idziesz z uczty od króla i ty niesiesz ten dar ze sobą. Takie są zasady w królestwach. Tak samo przykład Salomona, słuchajcie. Przyszła królowa Saby do Salomona, dlatego że słyszała o jego wielkiej mądrości, o jego rzeczach, jakie budował i tak dalej. I kiedy przyniosła dla króla tyle darów, dla króla Salomona, słuchajcie, że to było srebro, złoto, to był majątek. Ona chciała, bo wiecie, król wtedy pokazywał się, jak przychodził wielkością swojego daru. Jak król przychodził przed innego króla, to on przynosił taką obfitość daru, skrzynię złota dla tego króla i tak dalej, że żeby po prostu pokazać swoją wielkość. I dalej, kiedy już skończyli swoją biesiadę ci królowie, słuchajcie, i ona, na przykład ta królowa Saby, wychodziła od króla Salomona, słuchajcie, to król Salomon obdarzył ją, nie pamiętam dokładnie, ale dał jej wszystkiego 7 razy więcej. Także jak ona przyniosła skrzynię złota królowi, skrzynię srebra, zabrała 7 skrzyń złota i 7 skrzyń srebra. Taka jest zasada w królestwie. Dlatego Bóg hojnych błogosławi i daje im o wiele, wiele więcej dla ludzi hojnych. Bo hojność to jest właśnie serce króla. I wiecie, zasady, jak przyjść blisko króla? Powiem wam tak. Na początku, jak naradzasz się na nowo, są wyznaczani aniołowie, których jest bardzo wiele hierarchii, bardzo wiele rodzajów, słuchajcie, i bardzo wiele funkcji pełnią ci aniołowie. Ja przeczytam wam o 15 aniołach i rodzajach aniołów, które są w Biblii, i to nie są wszystkie, które mam wymienione tutaj. Pierwsi aniołowie to są normalni aniołowie, którzy są aniołami, którzy mają po jednej parze skrzydeł. Drudzy, numer 2, to są archaniołowie. Archi po grecku to jest początek, czyli początkowi, czyli najwyżsi aniołowie. Ktoś by powiedział, że to są aniołowie, archaniołowie, to wszyscy wiedzą, że to jest taka nazwa, ale z greckiego archi to jest początek. I to są przedni najwyżsi, czyli przywódcy. Ci, którzy mają pieczę nad innymi aniołami. Następny punkt trzeci to są aniołowie przewodnicy. Aniołowie przewodnicy to są tacy, którzy są takimi gajdami, którzy stoją przy tobie. To nie są stróże, tak jak mówi Pism, takich, którzy nazywają twój anioł stróż. Nie. Aniołowie to są aniołowie, którzy są doradcami twoimi. To jest anioł przyboczny, który jest aniołem przewodnikiem twoim. Pastorzy mają takich aniołów, ewangeliści mają takich aniołów. Wszyscy, każdy człowiek powinien mieć takiego anioła. Jak się na nowo narazasz, dajesz sobie Jezusowi, masz takiego anioła przewodnika. On jest przez Boga tobie dany w chwili nowego narodzenia, bo ty stajesz się córką albo synem króla. Synem Bożym.
I teraz taki anioł, ten anioł wprowadza Ciebie w rzeczy i prowadzi Ciebie, strzeże Cię w rzeczy, które Bóg Ojciec dla Ciebie zaplanował. On wprowadza Ciebie w plany Ojca. Następni aniołowie to są serafini. Potem są cherubini. Potem są księstwa. Księstwa to są aniołowie, którzy są książętami. Pamiętacie, w Efezjan powiedziane, apostoł Paweł mówi, że tak. I on, że bo bój to czymy, nie z krwią, ale tam jest powiedziane, że my bój toczymy nie z krwią i ciałem, czyli nie z ludźmi, ale z nadziemskimi rzeczami w świecie duchowym. I tam jest powiedziane, gdzie to jest, chciałem to przeczytać, jak to jest dokładnie. To jest Efezjan 6 rozdział, 11 werset mówi tak. Przywieźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi, gdyż bój toczymy nie z krwią i ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, ze władcami tego świata ciemności, ze swymi duchami w okręgach niebieskich. Teraz w języku angielskim to jest powiedziane, że to są księstwa, moce, trony i dominacje. Takie rodzaje są wymienione po angielsku. Teraz dalej są władcy ciemności, władcy światłości, Boży aniołowie. Słuchajcie, Jezus dostał najwyższe imię i o tym mówi Pismo Święte, że za to, co On uczynił Jezus na krzyżu, Bóg Ojciec dał Mu wielkie imię, które jest ponad wszelką władzą, zwierzchnością i mocą. Pamiętajcie, tam jest napisane, że to oni są ponad nadziemską władzą. Nie wiem, ja tu widzę zamieszanie. Słuchajcie, nadziemska władza to jest władza, która jest nad ziemią. Tam jest powiedziane, że Jezus otrzymał wyższe imię niż i jest ono ponad nadziemską władzą. Nie naziemskiej władzy, nie władzy na ziemi, tylko nad ziemią. I teraz tam jest powiedziane, że trony, panowania, moce, zwierzchności, wszystko Jemu jest podległe. Tylko z tych aniołów, o których czytamy, są aniołowie Boga, którzy są święci, są gajdami, są tymi mocami, zwierzchnościami, tymi. I są też aniołowie, którzy są upadłymi aniołami. I tam też są te same rodzaje aniołów. To są gajdy, to są inni aniołowie, słuchajcie, tam też uczestniczą w tym. Dlatego władcy światłości są tacy aniołowie, a w świecie diabła są władcy ciemności. Następnie są obserwatorzy. Niektórzy nazywają czuwającymi nieba. Obserwatorzy to są ci, którzy obserwują całą ziemię. Dalej są święci. Aniołowie, którzy są święci, tak są nazwani. Dalej są niebiańscy śpiewacy. Nieraz jak mamy uwielbienie, ja przeżyłem takie coś, że słyszałem, jak śpiewają aniołowie, oni byli z nami. Dalej są synowie Boży. Ci właśnie aniołowie wyglądają jak ludzie, dokładnie. Nazywają się synowie Boży i to ci właśnie zgrzeszyli z kobietami ludzkimi, o których jest napisane w czwartym rozdziale księgi, bodajże czwartym rozdziale księgi, pierwszej księgi Mojżeszowej, Genesis. I następny punkt, który mam tutaj, to są służebne duchy albo usługujące duchy. Służebne duchy to są aniołowie, które są przydani ludziom wierzącym, aby im usługiwać. Jak patrzymy w Piśmie Świętym, to widzimy, że Jezus był otoczony aniołom. Kiedy Jezus był prowadzony przez Ducha na pustynię i pościł, i przeszedł ten post, aniołowie przystąpili i służyli Mu. Tak jest powiedziane. I teraz wiecie, cała ta armia, o której tutaj powiedziałem, są też aniołowie wojownicy, są takie tacy malutcy, żebyś na ręce po kilku zmieścić. Aniołowie, którzy walczą, toczą bój w świecie naszego zmysłu, w świecie zmysłów,
świecie naszego serca duchowego. Tak naprawdę duchowego myślenia. I teraz, zobaczcie, tak wielu, którzy obserwują nas, tak wielu ich jest. I teraz zobaczcie, pójdziemy do Księgi Joba i czytamy tam. Odnośnie rzeczy anielskich. I teraz tak. Tam jest opisane tak. Tu pisze o Jobie, że on był mężem doskonałym, pobożnym i tak dalej. I teraz 6 werset mówi, 1 rozdział. Oto zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli synowie Boży, aniołowie, o którym wam mówiłem, aby się stawić przed Panem, a wśród nich przybył też i szatan. I rzekł Pan do szatana, skąd przybywasz? A szatan odpowiedział Panu, mówiąc, wędrowałem po ziemi i przeszłem ją wzdłuż i wszerz. Rzekł Pan do szatana, czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Joba? Zobaczcie. Szatan nie był pierwszym, którego Bóg zapytał z tych aniołów, z tych synów Bożych, czy oni zwrócili uwagę na Joba, na sługę Bożego Joba czy Hioba. Sam Bóg. I zobaczcie, co jest dalej. Bo nie ma mu równego na ziemi. Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. Skąd Bóg wiedział to? Aniołowie byli w koło. Aniołowie byli w koło, słuchajcie. Wiecie, w dalszej dyskusji, tak jak Bóg opowiada, słuchajcie, rozmawia z szatanem, tam pokazuje, szatan, może tam przejdziemy, nie chciałem tam iść, bo słuchajcie, szatan mówi do Boga, otoczyłeś go ochroną z każdej strony, nie mogę przejść do jego życia, nie mogę tknąć go. Wiecie, kto chronił Joba i jego rodzinę? Hioba, aniołowie Pana. Wiecie, dlaczego chronili aniołowie Pana go? Dlatego, że nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. Dlaczego ten człowiek zdobył zaufanie, zdobył po prostu tak wielki szacunek u króla całego nieba? Dlaczego? Dlatego, że ten człowiek, słuchajcie, jak tam dalej jest napisane, kiedy Job przeszedł straszną próbę, na końcu powiedziane było tak. Job sam to powiedział. Tylko ze słyszenia słyszałem o Tobie. Ze słyszenia wiedziałem, że jesteś. A teraz moje oczy ujrzały Ciebie. Rozumiecie? Że Job, dlatego, że był taki, jaki był, zwrócił na siebie uwagę całego świata duchowego. Sam Bóg chwalił się Jobem. Bo my dzisiaj mówimy tak, Panie Jezu, czemu nie przychodzisz? Panie Jezu, wiem, że jesteś, czemu nie przychodzisz? Ja chcę z Tobą mieć relację, ja chcę z Tobą społeczność. Ale wiecie, jest coś, że Pan Jezus nie przychodzi. Bo do Króla nie przychodzisz w taki sposób. Król musi o Tobie usłyszeć. Musi usłyszeć, co Ty czynisz. Muszą Ci wszyscy aniołowie, którzy są nad Twoim życiem, przedstawić Ciebie Królowi. Rozumiecie? Na tym to polega, bo dzisiaj wielu jest. O, nawróciłem się, znam Jezusa. Tak? Znasz Jezusa? Osobiście znasz Jezusa? To, co przeżyłeś, to oddziałał jakiś dotknąć tylko. Ludzie oszukują siebie. Tak jest, w Duchu Chrystusa jest Chrystus. Ale co innego z Chrystusem spotkać się w Duchu, a co innego spotkać się z Nim osobiście. I ludzie tego nie pojmują. Zobaczcie. Drugi do Tymoteusza. Drugi rozdział. I tam czytamy taki przykład apostoła Pawła od wersetu 20. Wcześniej, w 19, apostoł Paweł mówi tak.
Niech odstąpi od nieprawości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. Czyli jeżeli ty wzywasz imienia Pańskiego, potrzebujesz od wszystkiego, co jest bezprawiem, co jest grzechem, odstąpić, zanim wzywasz imienia Pańskiego. Dlatego, żeby szczęścić Jego święte imię, kiedy w grzechu jesteś. Zobaczcie, co mówi tak. Dalej w 20. W wielkim domu, zaś domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane. Jedne służą do celów zaszczytnych, a drugie do zwykłych, do pospolitych. Jeśli wtedy kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych. Czyli co to jest rzecz pospolita? Było kiedyś tak Polska nazwana, rzecz pospolita. Rzecz pospolita to jest coś zwykłego. Czyli co? To, co wszyscy czynią. Na przykład, jesteś wierzącą osobą, lecą jakieś filmy, lecą jakieś rzeczy, które są z ducha tego świata, bo przecież nawet pospolita, powszechna, można powiedzieć, katolicka, bo to samo to słowo znaczy powszechny, katolicki. Katolicki znaczy powszechny, czyli pospolity. I teraz, jeżeli ty jesteś takim człowiekiem pospolitym, że wszystko łykasz, co ci pokazuje ten świat, że żyjesz tak, jak ten świat żyje, to ty jesteś po prostu naczyniem do celów pospolitych, bo Bóg cię nie może do zaczytych użyć. I teraz mówi tutaj, że kto siebie czystym zachował od tych rzeczy pospolitych. Dlaczego od pospolitych rzeczy trzeba się zachowywać? Bo one są grzeszne. I tu mówi Pismo, że jeżeli ty zachowasz się czystym od tych rzeczy pospolitych, ich nie przyjmiesz, wtedy jesteś dopiero czystym i świętym naczyniem do celów Bożych, zaszczytnych. Dlaczego Job doszedł do tego miejsca przed Bogiem? Dlatego, że on dokładnie zachowywał się w taki sposób. On czynił z siebie naczynie do celów zaszczytnych, słuchajcie. Jeśli wtedy, kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, nadającym się do wszystkiego dzieła dobrego. I potem mówi inne, tutaj daje polecenia do Tymoteusza, apostoła Pawła. Dlatego wiecie, my mamy wsparcie od Boga i możemy zachować się i być tam takimi naczyniami, słuchajcie, dla Pana. Co to da? To da to, że ty, tak jak powiedziałem, w miejscu, gdzie jesteś zwykłym wierzącym, Pan cię promuje, sam Pan cię promuje, sam Król cię promuje, bo w Królestwie promuje ciebie Król. A promuje ciebie Król dlatego, w jaki sposób to robi? Król ma ludzi, którzy przychodzą, zdają mu sprawę, inni zdają sprawę tym, inni zdają sprawę jeszcze tym. I teraz ty musisz przejść przez kilka takich powiedziałem, poziomów władzy królewskiej, żeby twoje imię doszło do króla i żeby król dowiedział się, co czynisz. Bo wiecie, do czego zmierzam? Pismo Święte całe nam mówi, że jeżeli my nie będziemy świętymi, my nie spotkamy Pana, my nie będziemy Go w ogóle oglądać. Nie będę oglądać Jezusa, mojego Króla. I to nie są żarty. Wiecie, nawet w książkach, w świadectwach, słuchajcie, słyszeliśmy i czytaliśmy, że byli ludzie, którzy w ogóle nie mogą oglądać oblicza Pana. Oblicza Króla. Król pragnie, żebyśmy oglądali Jego oblicze, ale problem jest w nas. I teraz wiecie, król Dawid czynił wszystko, żeby widzieć oblicze króla. On mówił tak: zawsze mam mojego Pana, mojego króla przed oczami. Wiecie, kiedy on mówił Pana? Pan to jest znaczy ktoś, kto jest ponad wszystkimi. Pan. W Grece to jest ktoś ponad wszystkim. Pan. Pan to jest najwyższy zwierzchnik. I teraz król Dawid mówi, że ja mam cały czas jego przed oczami.
Na co patrzą Twoje oczy? Słuchajcie, w Biblii jest taka zasada, w Królestwie Boga jest taka zasada, że na to, na co patrzysz, w to się przemieniasz. I teraz patrzcie, jeżeli siejesz zło, pozbierasz zło. Jeżeli siejesz dobro, pozbierasz dobro, pozbierasz, na pewno pozbierasz. Jest sianie i zbieranie. Twoje usta sieją słowa. Pozbierasz konsekwencje swoich słów. Siejesz czyny, pozbierasz konsekwencje swoich czynów. Dlatego jest, mówię, że to, co czyniłeś, sprawdzi ogień, jakie to było wartościowe. Co budowałeś na fundamencie nauki Boga i z Duchem Boga? Czy robiłeś naprawdę rzeczy, które były cenne, takie kiedyś Kain i Abel składali ofiarę i Abel składał ofiarę, która była prawidłowa. I Pan przyjął go ofiarę i dostał za to nagrodę. Co prawda zabił go Kain, ale on jest u Boga. A Kain składał to, co chciał, bo uważał, że no co, ode mnie chce. Rozumiecie? Dwie natury. I teraz cały czas mówię o tym, jak osiągnąć to, żeby król miał z tobą bliską relację. Zatytułowałem to jak przyjść blisko króla. Tylko mi nie chodzi to, wiecie, nie jest tak prosto przyjść przed oblicze króla, nawet biorąc przykład ze świata tutaj ludzkiego, na przykład, żeby stawić się przed królową tutaj w Wielkiej Brytanii, potrzebujesz naprawdę długo czekać. I potrzebujesz mieć jeszcze pewne osiągnięcia, pewne jakieś osiągnięcia i pewne honory, z którymi ty jesteś wytypowany, żeby spotkać się z królową. Także to nie jest takie proste, słuchajcie. Wiecie, Bóg jest napisane, że wodzi oczami po całej ziemi i patrzy w człowieka serce. Bóg patrzy w człowieka serce i mówi, że jego oczy przepatrują całą ziemię i wypatrują człowieka, który jest mądry. A człowiek mądry to jest taki, który szuka, prawdziwie szuka Boga. Prawdziwie Go szuka. Dzisiaj w świecie, w internecie, wszędzie, słuchajcie, są wieści, że do Boga, prawdziwego, żywego Boga, który był Ojcem Jezusa, i jest rzeczywistym Bogiem, możesz tylko i wyłącznie przyjść przez Jezusa. On jest drogą, On jest bramą dla owiec, On jest tym, który swoją śmiercią daje nam życie. I teraz każdy może, wiedząc to, wzbudzić w sobie wiarę i przyjść do tego Boga. Od nas zależy, na ile chcemy być zgodni. Wiecie, dzisiaj w Kościele dzieje się to, że ludzie słyszą, a nie wykonują tego, co słyszą. Jezus wielokrotnie mówił, nazywacie mnie Panem, mówi, jestem nim. Panem, czyli ktoś, kto jest najwyższy. Oni wiedzieli, że on jest Synem Boga, że on przyszedł od Ojca i on i Ojciec są jedno. Jedno z wszechmogącym Bogiem. Oni znali Go. I teraz mówi, że jest zasada, słuchajcie. Człowiek, który czyni dobrze, on miłuje króla. Dlatego jest, mówi, że po tym okażecie swoją miłość do mnie, że będziecie przestrzegać moich przykazań, a tak naprawdę te przykazania nie są moimi przykazaniami, tylko są przykazaniami Ojca. W taki sposób okażecie swoją miłość, że wy będziecie wypełniać to, co ja wam przykazałem. Nie tylko tego słyszeć, nie tylko o tym mówić, ale będziecie to wypełniać. Potem w taki sposób okazujemy miłość Bogu.
Wiecie, ile miejsc Pisma w Jezusa nauczaniach jest takich miejsc, o których, są wspomniane o tym, co Jezus mówi? O tym właśnie, co wspomniałem. Na jakiej zasadzie jest to, że ja kocham mojego Króla? Jeżeli, zobaczcie, Ewangelia Jana. Piętnasty rozdział, 10 werset. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej. Jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwałem w miłości Jego. Co to jest przykazanie? W angielskim języku jest to rozkaz. Jeżeli będziesz wypełniał moje rozkazy. Wiecie dlaczego rozkaz? Bo jest był prawdziwym królem. Jeżeli król ci coś powiedział przestrzegać, to nie jest twój już wybór. Wiecie, w królestwie ty należysz do króla. Jesteś jego własnością. Król może zrobić z tobą, co chce. To nie jest demokracja. Dlatego Jezus mówi po królestwu tam. On mówi jako król do nich. Nawet to, kiedy umywał im stopy tam na wieczerzy, na ostatniej wieczerzy, czy po wieczerzy, on powiedział do nich, ja jestem. Wiecie, co to znaczy ja jestem? To jest tak, jakbyś powiedział, jestem wiekuisty, jestem królem. Ale ja teraz pokazuję wam, jak ja jestem pokorny i jak ja to czynię, abyście tak samo czynili. Wiecie, co mówi Pismo? Że jeżeli my jesteśmy ciałem Chrystusa, a osobno jesteśmy członkami, czyli ktoś jest ręką, ktoś jest ramieniem, ktoś jest głową, nie głową, nie, bo jest z głową. Ktoś jest jakimś innym członkiem gdzieś wewnątrz, na przykład ciała. Jest powiedziane, że jak jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie. Cierpi zgromadzenie, cierpi Kościół. Więc co robisz, kiedy ktoś cierpi w twoim zgromadzeniu? No co? Musisz mu pomóc. Czy to jest choroba mentalna, czy to jest choroba duchowa, czy to jest choroba fizyczna? Potrzebujesz uczynić tak, żeby twoje zgromadzenie było zdrowe i ludzie, którzy tam są, byli zdrowi. Na tym to polega. To jest wola króla. Dlaczego król powiedział to? Dlatego, że to jest w porządku. Wiecie, królestwo jest własnością króla i ludzie też. I teraz, jeżeli król mówi, miłujcie się nawzajem, miłować się to nie jest, że się tulimy i mamy uczucia miłości. Tam jest powiedziane w oryginale, że miłować się czyniąc drugim coś. Czyli okazywanie miłosierdzia, o tym Jezus mówił. Bo miłość, tak jak ja kiedyś wspominałem, miłość to jest kto co, rzeczownik. Miłość jest martwa, jest tylko nazwa. O, miejcie miłość. Miłość miejcie, miłość jest w naszym duchu, bo nasz duch jest miłością. Ale uwalnianie tej miłości przez naszą duszę i przez nasze ciało, to jest miłowaniem kogoś. Dlatego mówi, że kiedy cierpi ktoś w ciele, w zgromadzeniu, to ta osoba potrzebuje miłości, dlatego że miłość uzdrawia. Miłość przebacza. Miłość odpuszcza. Miłość zakrywa wiele rzeczy złych. Miłość. I teraz, jeżeli król nakazuje nam, miłujcie się, mówi, tak naprawdę okazujcie sobie miłosierdzie, postępujcie tak, jak ja bym postępował z wami, to kiedy ty czynisz, tak jak król by to czynił, tak jak na początku mówiłem, bo jeżeli ty gdzieś jesteś daleko od króla, tak jak Job był, daleko od Boga, którego nie znał, on ze słyszenia tylko znał Boga, ze słyszenia, on słyszał o nim,
A tak w ogóle to Księga Joba jest najstarszą księgą w ogóle z wszystkich ksiąg, jakie mamy. Całego Starego Testamentu. Nie było tam jeszcze wiecie, no był Abraham i te wszystkie rzeczy były, ale nie wiemy, w którym miejscu dokładnie pojawia się Job, pojawia się jego księga. Ale nie ma powiązania z innymi, tak jakby ani Mojżesz, ani Dawid, ani prorocy nie mówią nic o Jobie, słuchajcie. To jest oddzielna księga. Ona jest tak stara. A jednak ta osoba, słuchajcie, objawiała serce króla. Objawiała serce Boga. Stroniła z tego. Wiecie co Bóg? Bóg jest tak święty, że On nie może patrzeć na zło. A nawet jakby spojrzał, to On się zamienia w popiół. Przed świętym Bogiem nie może ktoś się ostać, słuchajcie. Kto jest brudny. Wiecie co powiedzieli uczniowie Jezusa? Synowie gromu. Chcieli grom spuścić z nieba na tam jakiś ludzi, wiesz, myślę, że to byli z Izraela, że to byli przeznaczeni do zbawienia. I teraz mówią do Jezusa tak, nie przyjęli Jezusa gdzieś tam w jakimś mieście i teraz mówią ci uczniowie do Jezusa, czy chcesz, żebyśmy ściągnęli ogień z nieba, jak to Eliasz czynił i spalił ten ogień? A jest mówi do nich, co? Pierwsza rzecz, że on nie przyszedł zatracać ludzi, tylko zbawić, a druga rzecz powiedział do nich, nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Bo ten ogień nie patrzy na twoje imię i nazwisko. Nie patrzy nawet, czy słyszałeś o Jezusie. Nie patrzy nawet, że chodziłeś z Jezusem. Ten ogień patrzy tylko na to, czy jest coś w tobie nieczystego. Bo jeżeli jest, to on cię spali. Dlaczego Pismo mówi, że my mamy siebie osądzać? Żeby tego Bóg nie zrobił. Bo Bóg nie ma skrupułów. Bóg sam tego nie czyni. Wiadomo, przychodzi anioł, ciach, ciach, osądzony jesteś. Dlatego ludzie cierpią, dlatego ludzie dochodzą do szpitali, są sparaliżowani, dlatego, że oni nie odpuszczają, na przykład nie przebaczają innym. Mają żale, mają pretensje i tak dalej. Nie przestrzegają nauki króla. Król powiedział, coś masz do kogoś, odpuść. Bo jeżeli nie odpuścisz, to Król Najwyższy, który jest twoim ojcem, i z Jego woli zostałeś synem czy córką Boga, On po prostu dopuści do Ciebie te rzeczy, które do Ciebie przyjdą. Będziesz w więzieniu. Będziesz dręczony. Twoje życie będzie masakrą, słuchaj. Jeżeli nie odpuszczamy, nie przebaczamy, to my trzymamy w sobie pewien brud. Wiecie, to jest taka padlina, gdzie w świecie duchowym ta padlina śmierdzi strasznie. Nieprzebaczenie czy inne grzechy w świecie duchowym śmierdzą. I wiecie, serpy, czyli duchy złe, nieczyste, oni wyczuwają zapach z daleka, słuchajcie. Nasze myśli śmierdzą, kiedy są złe, kiedy są od diabła. A co dopiero, jak w nas jest jakieś uczucie, które jest nieuleczone, jakieś rzeczy, które nie są pojednane, to po prostu wydziela zapach i to ściąga po prostu demony na nasze życie. I te demony, kiedy my dalej chcemy wybaczyć, słyszymy Boże Słowo, no, ja mówię o wybaczeniu, taki przykładowo tylko biorę to, bo jest bardzo wiele dziedzin życia, że ludzie mogą mieć takie problemy. Jest na przykład uraza. Jezus ostrzegał urazy, że one przyjdą, te urazy, ale mówi biada, przez kogo one przychodzą. Bo tak samo jak niewybaczenie, tak samo i uraza, te rzeczy są rozsiewane przez mówienie o tym. A co mówi o plotkach Pismo? I o innych grzechach. Słuchajcie, są grzechy. I teraz, jeżeli ktoś rozsiewa te rzeczy i to są rzeczy złe, to co on mówi, nawet to co myśli, w świecie duchowym ma swój zapach i ściąga, gdzie jest padlina, tam zbiorą się sępy. Nie mówię teraz, że to będą sępy, tylko ja zdaję przykład, że jeżeli ty masz tego ducha śmierdzącego, to do tego ducha przyjdzie to, co z niego pochodzi. Czyli przyjdzie taki odpowiedni demon i będzie z tobą sobie mieszkał. Bo nie chcesz wybaczyć, więc będziesz miał demona. Wleciał w twoje ciało, potem po jakimś czasie on cię sparaliżuje i tak skończysz. Dlatego, że przyjąłeś zło i ono w tobie mieszka. Nie ma znaczenia, jesteś wierzący. Prawo Boże i zasady działają na każdego, na wierzącego i na niewierzącego. Także my wybieramy, słuchaj, jeżeli nie przestrzegasz rozkazów króla, bo tak jest w rzeczywistości, to są Jezusa rozkazy, Boga Ojca rozkazy,
Bo Bóg jest Ojciec, jest Królem i Jezus jest Królem. I teraz, jeżeli wybierasz przestrzegać Jego rozkazów, to będziesz, pomimo że będzie ciężko uniżyć się przed kimś, przeprosić go i tak dalej, to będziesz w miejscu, gdzie Królowi będziesz się podobać. Będziesz człowiekiem, który nie będzie ma swojego ja, dlatego że te ja, po prostu one się złamie przez przestrzeganie rozkazów Króla. Nie będziesz mówił do Boga, tak, wiem, jest tak napisane, ale. I to sprawi, że, wiecie, młodzi ludzie, kiedy przychodzą do kościoła, przychodzą do zgromadzenia, nawracają się, oni wszyscy przychodzą test. Test urazy, test zranienia, test niewybaczenia i wielokrotnie przychodzą ten test. Bo w zgromadzeniu Ciebie zranią. Ktoś powie nieprawdę o Tobie, ktoś powie ploty o Tobie i będziesz mieć problemy. Ale właśnie po to jest nas, Bóg chce, żebyśmy byli zgromadzeni, żebyśmy to wszystko mogli przezwyciężyć. Bo to jest szkoła praktyczna. Bo my bierzemy się teologię, o wiesz, to trzeba tam, to trzeba tamto. Dlatego jest mówi, mówił, a nie czynią. Czy to nie są hipokryci? Szczęścić was w faryzeuszu, sadyceuszu, w pasu Heroda? Dlatego wypełnianie Bożego Słowa daje nam usprawiedliwienie i daje nam łaskę Króla. Nie słuchanie Bożego Słowa. Dlatego, jeżeli chcemy zbliżyć się blisko Króla, my potrzebujemy wypełniać Boże Słowo, czynić wszystko, co się podoba Królowi. Taki, kto jest, czynił wszystko, co się podobało Ojcu. Uniżył samego siebie, był posłuszny do śmierci krzyżowej. Bóg ma dla nas plan, dla każdego z nas. I każdy z nas potrzebuje rozumieć to. I każdy z nas potrzebuje, słuchajcie, nigdzie w Piśmie Świętym nie ma gwarancji, że Ty będziesz zbawiony, albo ja będę zbawiony. Jest powiedziane w wielu miejscach, że na przykład bałwochwalcy nie odziedziczą Królestwa Bożego, wszetecznicy nie odziedziczą, pijacy, łajdacy, zdziercy, chciwcy nie odziedziczą, rozumiecie? Oni w Królestwie nie będą mogli być. Dlatego, że oni mogą, każdy człowiek może zostać każdy grzech. Złodzieje, kłamcy, oszczercy, obłudnicy, wszystkie te grzechy. Upadłej natury, tacy ludzie nie będą w Królestwie Bożym, w Królestwie Niebios. Dzisiaj mają czas na ziemi zmienić się. Dlatego apostoł Paweł i inni apostołowie mówią, że jak przybliżyliście do Jego, do kamienia węgielnego, do Chrystusa, do Jezusa, to mówi, zewlekcie siebie tego starego człowieka, którego gubią zwodnicze żądze. Jeżeli ktoś kradnie, jeżeli ktoś chla na przykład, to co go do tego kusi prowadzi? Żądza, która jest szatana. Ona śmiercią rozprowadza duchy. Padliną jest śmierdzącą i zęby widzą tego człowieka i go po prostu obśladują. I prowadzą jego przeżycie. I to w każdej dziedzinie, w każdym grzechu. Dlatego uczynki ciała są wyszczególnione. Że ci, którzy te rzeczy czynią, apostoł Paweł, jak zapowiadałem, tak i zapowiadam dalej, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Wspomnę, że tam jest homoseksualizm, mężołożnicy, inni tam są i tak dalej, apostoł Paweł wymienia. Tam mówi, te grzechy i podobne nie odziedziczą Królestwa Bożego. Jest czas, że ludzie mogą ukochać Boga na ziemi i przyjść bardzo blisko Króla. Wiecie co? Jeszcze mam jeden werset, który gdzieś w duchu łapie. Wiecie, jaki to jest werset? Jest powiedziane tak. I nas wraz z Chrystusem zbudził. Wiecie, kiedy nas zbudził Bóg Ojciec wraz z Chrystusem? Kiedy nas narodził na nowo do życia z Chrystusem. Kiedy staliśmy się nowym stworzeniem
I nasz duch ożył do relacji z Bogiem, bo wcześniej był nieczysty i miał ten sam charakter, który ma opadła natura, czyli ten sam charakter, który ma diabeł. Taki był nasz duch. Ale kiedy przyjęliśmy Chrystusa, Zbawiciela, nasz duch ożył do relacji z Bogiem, stał się czysty i święty, nowonarodzony, nowym stworzeniem, jakiego nie było wcześniej w nas. Wszystko to stare przeminęło, wszystko stało się nowe. I teraz zobaczcie, tak jest powiedziane. Z Chrystusem razem nas wzbudził z martwych. To było to. Narodzenie na nowo, to my po prostu z martwych wstaliśmy, żeby żyć dla Boga. I z Chrystusem nas posadził. I teraz przychodzi czas. Wiecie, co to jest? Co to znaczy? W ogóle to jest tak potężne. To nie jest to, że ty już tam siedzisz. Ale tak samo jak w tamtym czasie, 2000 lat temu, kiedy apostołowie, prawie 2000 lat, pisali to pismo, oni mówią i z Chrystusem razem nas wzbudził, czyli zrobił to zanim jeszcze my się narodziliśmy tutaj na ziemi. I z Chrystusem nas posadził. Wiecie, o co chodzi? Że Bóg przygotował tam dla nas tron. Tron królewski. I teraz ode mnie zależy, czy ja tam usiądę na tym tronie. Moje życie pokazuje to, czy ja tam usiądę na tym tronie. Czy ja panowałem przez Chrystusa i przez Ducha Chrystusa w tym życiu. Przez to dostałem masę łaski, masę błogosławieństwa, sprawiedliwości Bożej, żebym mógł przezwyciężyć wszystko w tym życiu i królować. Tu na ziemi, zanim usiądę tam na tronie. Ale wiecie, był ktoś tam i to widział. Jest taka książka, Rick Joyner opisuje to. I tam był w niebie, widział trony. Słuchajcie, nie tylko Rick, wielu jest takich, którzy było tam. I byli ludzie na tronach. Wiecie, że to pismo przepowiedziało? I z nim razem nas zbudził z martwych, czyli narodził nas na nowo do życia z nim i posadził w okręgach. Ale dopóki jesteś na ziemi, nie siedzisz w okręgach. Bo ty na ziemi musisz pokazać to, że ty nadajesz się i że ty zasłużyłeś tym, co czynisz wiernie, żeby tam zasiąść na tronie. Nasze życie pokazuje to. Dlatego tam Rick widział, że wiele tronów było pustych. Czyli nie od Boga zależy to, że ty siadasz na tronie, tylko to zależy, jak ty żyjesz z królem, jak ty odnosisz się do króla w swoim życiu. Czy ty czynisz to, co królowi się podoba? Czy ty masz serce króla i czynisz tak samo, jak król twój czyni? Jeżeli czynisz tak samo, jak twój król czyni, to Jezus mówi, ja czyniłem tak, jak mój ojciec chciał i zasiadłem na jego tronie. I ty, mówi Jezus, jak będziecie czynić to, co ja chcę, zasiędziecie na moim tronie. Potrzebujesz objawiać serce króla, żeby dostać się do miejsca, gdzie król dla ciebie je przygotował. Rozumiecie? To nie jest moja nauka, to jest nauka Ducha Świętego. Nie bierze nas Bóg tak, o tutaj jesteś od razu, tam jesteś tam. Dlatego moim tematem było, jak przyjść blisko króla. Jak być z tym królem. Jak mieć serce króla. Jak objawić Królestwo Boże na ziemi. Jak objawić Królestwo Boże na ziemi? Objawi się swoim sercem. Objawi się duchem. Wiecie, apostoł Paweł mówi, że moja mowa nie była gadaniem, ale to, co mówiłem, to manifestował się duch i moc. Bo Królestwo Boże nie zasadza się na słowie, na tym, co ty wiesz, ale na Bożej mocy. A wiecie, kto jest Bożą mocą? Boży Duch. Dlatego mówi, kiedy ja zwiastowałem, to manifestowała się Duch, manifestował się i moc Boża. Dlaczego to było? Dlatego, że apostoł Paweł przez swoje życie był blisko króla. I on mówił nam, że on jest blisko króla i on mówi, obyście poznali miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie. Abyście wypełnieni byli całkowicie pełnią Bożą. Rozumiecie, dokąd zmierzamy? Amen. Boże, dziękujemy za Twoje słowo. Ojcze, ja modlę się o pragnienie dla każdego, który to będzie słuchał, który to słuchał, Ojcze, aby być blisko Króla,
blisko Twojego Syna Jezusa Chrystusa, Ojcze, Jezusa Zbawiciela i blisko Ciebie, Ojcze, Najwyższego Króla Wszechświata. Ojcze, uwielbiamy Ciebie i błogosławimy każde serce, które słucha. Każde serce jest tak cenne, że Jezus by sam, gdyby było jedyne na tej ziemi, przyszedł i oddałby swoje życie za te serce. Każdego z nas tak bardzo kochasz, Ojcze. I Twój Syn także jest w tej samej miłości. I Twój Duch Święty, który jest na ziemi z nami. Dziękujemy Ci, Ojcze, za Twoją miłość. Amen.